Cześć i dzień dobry. Przy mikrofonie Kamila Kieler, a to jest podcast Drzazgi Świata, w którym rozbieramy świat na drobne drzazgi i rozmawiamy o tym wszystkim, co nas w tym świecie uwiera. Drzazgi Świata to bardziej uważne spojrzenie na społeczeństwo, przyrodę czy outdoor. Ten podcast jest dla Ciebie, jeśli nie szukasz prostych odpowiedzi. Po sprawy bieżące wpadnij na mojego Facebooka, a po moje zdjęcia przyrodnicze na Instagrama. Możesz również wesprzeć moją działalność w serwisie Patronite. Więcej na ten temat przeczytasz na stronie www.patronite.pl/Kamila Kieler. Grupy etniczne na całym świecie są najbardziej podatne i najmocniej odczuwają skutki naszych działań w kwestiach przyrody, energetyki czy cyfryzacji. To ich wyjątkowo dotyczą zmiany, trendy i wszystko, co się dzieje na świecie. Nawet jeśli pozornie wydaje się, że w tym nie uczestniczą. W Ameryce Łacińskiej szacuje się, że żyje nawet 50 milionów przedstawicieli 500 różnych grup etnicznych. To aż 8% ludności całego regionu. Jest to więc ogromna liczba ludzi, których problem dotyczy. Organizacja Narodów Zjednoczonych poczyniła liczne obserwacje na temat wyższych poziomów zachorowalności czy śmiertelności w tej populacji oraz zwracała uwagę na skumulowane i bardziej intensywne szkody, jakich doświadczają rdzenne grupy etniczne. O ich sytuacji w Ameryce Południowej rozmawiam z Dominikiem Bacem, kapitanem jachtowym, fotografem i przewodnikiem wypraw. Dominik od kilkunastu lat pasjonuje się, odwiedza i zgłębia życie Indian. Jego drugim domem jest Kolumbia, skąd pochodzi również Klaudia, jego żona. Cześć Dominik. Cześć Kamila. Bardzo mi zależy na tym, żeby Cię zapytać o nie tylko o grupy etniczne Ameryki Południowej, na których się znasz, ale przede wszystkim to, jak one bardzo są podatne na to, co się dzisiaj dzieje na świecie i dlaczego to właśnie rdzenni mieszkańcy Ameryki Południowej dużo bardziej doświadczają wszystkich super współczesnych zmian, trendów i tego, co się dzieje na świecie. Powiedziałaś, że znam się na Indianach czy tam na grupach etnicznych Ameryki Południowej. To jest bardzo wielkie słowo i ja chyba na początek powiem, że uważam się być może za bardziej uważnego obserwatora tych miejsc, tych ludzi. Mam takie szczęście, że podróżuję tam od lat, spotykam się z tymi ludźmi, mam wśród nich przyjaciół. I z jednej strony lubię patrzeć, jak żyją i też widzę jakby, jakie mają problemy, co mnie martwi. I z takiej pozycji po prostu człowieka mogę o tym rozmawiać, prawda? Nie jestem utytułowanym badaczem grup etnicznych, natomiast myślę, że te moje obserwacje mogą być dla kogoś, powiedzmy, jakimś odkryciem. Rzeczywiście ludzie, którzy żyją w tych grupach, nazwijmy rdzennych, etnicznych, które żyją poza systemem troszeczkę, tak? Są narażeni na te wyzwania nowoczesności, które się pojawiają w naszym świecie. My jesteśmy, nawet żyjąc codziennie, jesteśmy na nie narażeni. Natomiast oni tym bardziej, ponieważ nie mają absolutnie wiedzy, nie mają możliwości bronienia się przed tym, nie wiedzą, czego dotykają. I to jest jakby w tym najbardziej okrutne. To jest tak, jakby podawać po prostu jakąś niebezpieczną potrawę dzieciom, które nawet nie wiedzą, że coś jest niebezpieczne. Dlatego będziemy rozmawiać zarówno o wpływie, jaki ma wylesianie, wpływie to, co my mamy na talerzu, wpływie, jaki mają choroby i jaki ma pandemia, ale też media elektroniczne. Ale zanim przejdziemy do tych tematów, chciałabym, żebyśmy zarysowali, o jak dużej grupie mówimy, dlatego że szacuje się, że rdzenna ludność Ameryki Łacińskiej składa się z około 50 milionów ludzi, którzy należą do aż 500 różnych grup etnicznych. Także to jest naprawdę potężna liczba ludzi, której nie można tak po prostu zignorować i uznać, że jej nie ma, że problem jest marginalny i że go nie dotyczy, bo tych i grup etnicznych, i mieszkańców, i terenów, na których oni mieszkają, to są naprawdę duże obszary. Tak, to prawda. Powiedziałaś, że tych ludzi jest około 50 milionów. Dla niektórych osób jest to zaskoczeniem, ale kiedy cofniemy się 500 lat wstecz, no to musimy pamiętać o tym, że ludność rdzenna obu Ameryk tak naprawdę została zdziesiątkowana w ciągu pierwszych 100 lat obecności Europejczyków, tak? Tutaj możemy to nazwać po imieniu, to byli Europejczycy, Hiszpanie, Anglicy, wszyscy Portugalczycy, prawda, którzy najechali tereny Ameryki. I ta ludność została zdziesiątkowana dosłownie, ponieważ 90% tych ludzi głównie zmarło od chorób. Więc te grupy etniczne, które przetrwały przez te
500 lat różnych nacisków. Najpierw właśnie tego nacisku odporności biologicznej. Później weszły przecież problemy z utrzymaniem religii, prawda? Najpierw wchodził kościół katolicki głównie, potem wchodziły kościoły ewangelickie. To wszystko niszczyło tą kulturę i ci, którzy przetrwali, naprawdę to są, no można powiedzieć naszym językiem, superbohaterowie, prawda? Że przez te 500 lat udało im się utrzymać. Natomiast to też nie jest tak, że oni są jednorodni i że w każdym miejscu spotkamy rdzennych Indian, którzy pędzą w pióropuszach na koniu i znoszą okrzyki, prawda, jakie gdzieś tam przyzwyczailiśmy się czytać, nie wiem, w książkach o kowbojach. I może do celu tej naszej rozmowy, ja sobie kiedyś podzieliłem tych Indian, bo też mam często takie pytania, ale Dominik, bo ty tam jeździsz do Indian, to jak ty tych Indian w ogóle widzisz? Przecież to nie są już Indianie, bo oni już to znoszą t-shirty, albo to nie są Indianie, bo oni, ja widziałem u nich garnek, albo w ogóle widziałem go w samochodzie. No i rzeczywiście może nam się wydawać, że te społeczności już zatraciły jakąś swoją tradycję, jakąś swoją tożsamość. I ja to tłumaczę wtedy w taki sposób, że rzeczywiście są Indianie, ja mówię ich, że to są tacy takiej grupy zerowej, tak? To są ci nieskontaktowani. Ich jest bardzo mało. To są grupy gdzieś tam w głębokiej dżungli, w Brazylii, Kolumbii, częściowo gdzieś tam na granicy z Peru, gdzie jeszcze ten las równikowy jest w miarę gęsty i w miarę niedostępny. I to są grupy zerowe, nieskontaktowane zupełnie. Potem mamy grupę pierwszą, która tak naprawdę już jest skontaktowana z cywilizacją, ale jedynie poprzez jakieś narzędzia czy poprzez elementy, prawda? Czyli oni w rzeczywistości nie mają z nami kontaktu bezpośredniego, codziennego, natomiast jakieś przehandlowane zazwyczaj przez inne grupy etniczne przedmioty pojawiają się o nich. To już jest bardzo duża zmiana, ponieważ oni o nas wiedzą. Oni wiedzą, że my istniejemy, oni wiedzą, że to jesteśmy my, wiedzą o nas jako o takich, nie wiem, nazwijmy, złych duchach, które gdzieś tam za lasem mieszkają. Później mamy grupę drugą i to są już grupy, które dalej żyją poza systemem, natomiast oni mają kontakt z cywilizacją, czasami się z tą cywilizacją wymieniają różnymi przedmiotami, pobierają od nich te rzeczy, które możemy spotkać. Najczęściej to są proste rzeczy, prawda, jak kalosze, maczeta, garnki, tego typu sprawy. Wreszcie mamy grupę trzecią, która żyje już właściwie według naszych reguł, ale wciąż utrzymuje swoją tożsamość, wciąż utrzymuje swoje tradycje, wciąż w tych grupach działają na przykład funkcje, powiedzmy, wodza, jakiegoś takiego przywódcy, prawda, lokalnego, czy na przykład są pozostałości jeszcze szamanizmu. I wreszcie jest grupa czwarta, to są ludzie, którzy już po prostu żyją normalnie w cywilizacji, ale gdzieś tam pamiętają, że ich przodkowie byli rdzennymi, prawda, i uważają się za tych rdzennych z tego powodu. I teraz, jak już to powiedziałem, no to tak naprawdę wielu Indian, wielu tych rdzennych ludzi, o których rozmawiamy, często należy do tej grupy czwartej, prawda? Oni na co dzień żyją wśród nas, natomiast gdzieś tam czasami się zbierają, rozmawiają o tej swojej etniczności. Natomiast tych grup, nazwijmy wyższych, tej grupy trzeciej, drugiej czy pierwszej, ich jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Mnie się udawało docierać do tych grup gdzieś tam, powiedzmy, do tego poziomu drugiego. To jest już bardzo niebezpieczne, ponieważ my jako turyści, podróżujący, odwiedzający też wprowadzamy w ich życie jakieś tam niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo chorób, niebezpieczeństwo narzucania swojej kultury rzeczami, które im pokazujemy, stylem życia, który im pokazujemy. Jest to po prostu bardzo delikatna sprawa. Poza tym wydaje mi się tak naprawdę absurdalną rzeczą, że my jadąc gdzieś, i nieważne czy to jest Ameryka Łacińska, czy jakiekolwiek inne miejsce na świecie, od żyjących tam grup etnicznych, w jaki sposób jako turyści wymagamy, żeby ci ludzie chodzili w swoich tradycyjnych strojach, żyli w tradycyjny sposób, bo to jest takie bardzo autentyczne. A z drugiej strony my tego w Polsce, jak chcemy komuś pokazać prawdziwą Polskę, to nie bierzemy go na wieś, tylko bierzemy go, nie wiem, do Warszawy, do Krakowa, do dużych miast i tym się chwalimy. W związku z tym no, od siebie nie wymagamy o tym, żebym ja chodziła w stroju krakowianki, a jednocześnie mamy takie oczekiwania, że jak ktoś jest, nie wiem, Indianinem z Kolumbii czy Brazylii, to oznacza, że on musi chodzić w tych strojach swoich rdzennych czy tradycyjnych, więc wydaje mi się to zupełnie absurdalne oczekiwanie, ale też bardzo wpisujące się w taką narrację kreowania takich doświadczeń podróżniczych, że jadę tam po to, żeby poznawać te takie prawdziwe, w cudzysłowie oczywiście, kultury, które nam się kojarzą między innymi ze strojami.
Ale w ogóle swoją wypowiedź zacząłeś od pierwszych białych kolonizatorów Ameryki Łacińskiej i od tego, jaki to miało wpływ i jak bardzo te grupy etniczne były podatne na to, co się tam wydarzyło i to, co biali ludzie ze sobą przywieźli. I dzisiaj trochę jest tak samo, bo jeżeli popatrzymy na to, że ogółem ludność tubylcza stanowi 8% ludności całego regionu, ale jednak stanowią oni 14% populacji żyjącej w ubóstwie i aż 17% populacji żyjącej w skrajnym ubóstwie. A ubóstwo materialne dotyka aż 43% rodzimych gospodarstw domowych. I jest to dwukrotnie więcej niż cała reszta populacji, a ubóstwo skrajne jest prawie 3 razy większe. Rzeczywiście to, co mówisz, te dane są przerażające, natomiast według mnie jest istotne też, w jaki sposób te dane widzimy. Statystyka traktuje to ubóstwo jako na przykład, nie wiem, brak dostępu do elektryczności, albo brak dostępu do szkoły, albo jakieś tego typu rzeczy, które my jako znowu cywilizowani uznajemy za niezbędne do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa czy jakiejś grupy społecznej. Natomiast przecież te rdzenne grupy często przeżyły właśnie te prawie 500 lat od momentu, kiedy konkwistadorzy dotarli do Ameryki, no i jakoś bardzo dobrze się mieli, prawda? Dopiero teraz się dowiadują, że są nadzy, że nazwę to po imieniu. I dopóki im tego nie pokazaliśmy, że są nadzy, to oni myśleli, że są szczęśliwi, tak? I bardzo często obserwuję też sytuację, ponieważ odwiedzam te same wioski, ponieważ je znam, ponieważ jeżdżę do nich, widzę, jak dzieci urosły, widzę, jak zestarzeli się dorośli. Widzę też, jak oni z takich radosnych ludzi nagle zmieniają się właśnie w ludzi zgorzkniałych, dlatego że mają świadomość, że ta cywilizacja do nich dotarła i oni nagle mają świadomość, hello, ale my jesteśmy biedni, my nie mamy czegoś tam, nie mamy tutaj samochodów, dróg, szkoły, szpitala, prawda? Radziliśmy sobie przez 500 lat, naszym szpitalem był szaman, naszym szpitalem była selwa, dżungla, gdzie kolejne rośliny przynosiły nam rozwiązania na nasze problemy zdrowotne, ale dzisiaj nagle musimy się obracać w stronę nowoczesnej medycyny, więc nie wiem, czy do końca odpowiedziałem na twoje pytanie, natomiast to jest dla mnie, wydaje mi się, główny element. To my, cywilizowani, przynosimy, oprócz tego, że przynosimy tą cywilizację, tą edukację, tą służbę zdrowia, nazwijmy, to również przynosimy im jednak poczucie, że oni są niedostatecznie do tego przygotowani, że są biedniejsi i to jest chyba problem. To, co powiedziałeś, też obrazuje w jakiś sposób nasze postkolonialne podejście do tej całej sytuacji, dlatego że jednocześnie my zakładamy, że nasza kultura, nasz rozwój cywilizacji to jest uniwersalna wartość. Nie widzimy wartości w tym, że jeżeli ta kultura działa inaczej, rozwija się inaczej, podąża w innym kierunku, to że to jest po prostu zupełnie inna kategoria, a nie coś gorszego, coś bardziej, w cudzysłowie mówiąc bardziej, bo tak na to czasami patrzymy, po prostu prymitywnego i wartościujemy naszą kulturę w stosunku do tamtych kultur i dlatego wydaje mi się, że nie widzimy tego, o czym to mówisz i dlatego jest tutaj to zderzenie. Tak, jest dokładnie tak jak mówisz. My z punktu widzenia cywilizacji uważamy, że tylko nasze wartości są poprawne. Dodatkowo potrafimy to udowodnić, bo przecież są to wieki rozwoju, filozofia, mądrości, książki, uniwersytety, stopnie naukowe. Wszystko to potrafimy wspaniale, technologia, wszystko to potrafimy wspaniale udowodnić. Natomiast pomyślałem teraz, że opowiem taką jedną z anegdot, które gdzieś mi się tam przydarzyły wśród właśnie tych Indian. To jest opowieść z gór Sierra Nevada de Santa Marta, w której jeździmy już od wielu lat i podczas jednego z tych pobytów gdzieś głęboko w górach zacząłem rozmawiać z jednym z tych Indian o tym, jak on to widzi w ogóle. Ja byłem taki rozemocjonowany, chciałem mu opowiedzieć, że w ogóle są wspaniałą kulturą, niesamowici są, że w ogóle no, powinni być objęci jakimś specjalnym tutaj programem w ogóle ochrony, żeby to wszystko było takie ważne, żeby to światu pokazać, tą ich filozofię. No, byłem, że tak powiem, tak mówię, rozemocjonowany. Natomiast ten Indianin powiedział mi, no tak, ale my nie jesteśmy w waszym systemie. Ja mówię, ale o co ci chodzi? W ogóle nie zrozumiałem. Ja wykształcony właśnie przez ten system, nie zrozumiałem, o co mu chodzi. Ale mówię, jak to my nie jesteśmy w waszym systemie? Mówi, no bo wy żyjecie w takim systemie, że każdy każdemu musi coś dawać.
Mówię, ale wytłumacz mi to. No i u was, jeżeli ktoś nie wykonuje jakiejś pracy, to automatycznie jest poza ten system odrzucany, prawda? No i jak to przemyślałem, rzeczywiście chodziło mu o coś takiego, że w skrócie ujmijmy to słowem nieróbstwo, tak? Jeżeli ktoś jest nierobem, czyli osobą nieprzydatną dla społeczeństwa, od razu jest poza nawias tego społeczeństwa usuwany. I mówi, no i my po prostu jesteśmy tutaj, w tych górach, zajmujemy ziemię, zajmujemy obszar, natomiast nie uczestniczymy w waszym systemie wymiany ekonomicznej. To mówi mi Indianin w górach, który nie skończył żadnego uniwersytetu. On mi mówi, że nie uczestniczy w naszym systemie wymiany ekonomicznej, bo zajmujemy ziemię, z tą ziemią można coś robić. Można tutaj postawić tamę na przykład, zalać jedną, drugą, trzecią dolinę i wytwarzać energię elektryczną, prawda? Ale my blokujemy tego typu rzeczy. Można tutaj sadzić kawę, można tutaj sadzić banany, można tutaj robić bardzo wiele rzeczy. W tych górach jest żyzna ziemia, jest woda, to wszystko można robić. Natomiast my tego nie robimy i również nie kupujemy od cywilizacji innych rzeczy, prawda? Czyli nie wspieramy jakby w drugą stronę tej cywilizacji. I dlatego jesteśmy niepotrzebni. Dlatego cywilizacja nie chce po prostu nas w ten sposób, tylko cywilizacja chce nas zmusić do tego, żebyśmy uczestniczyli w tym systemie. Też my jako turyści jeżdżąc do takich miejsc bardzo przyczyniamy się tak naprawdę do erozji tych kultur, czyli ciągle ciągnie nam się ten temat naszego wpływu i to jest wpływ tak naprawdę jednostronny, bo to jest nasz wpływ na miejsce tam, a on bardzo rzadko oddziaływuje albo oddziaływuje krótkoczasowo i to jeżeli już oddziaływuje, to w jakichś bardziej elementach kultury, zdobnictwa, sztuki w drugą stronę, ale generalnie to przede wszystkim my mamy wpływ na to, co się dzieje tam na miejscu i to przede wszystkim też w ogromną rolę w tej erozji tamtejszych kultur odgrywa turystyka. Taką grupę, która mi się od razu przychodzi mi na myśl, kiedy mówisz o tym wpływie turystyki, przypominam sobie Indian, Majów, Lakandonów. Oni żyją głęboko w dżungli Gwatemali na granicy z Meksykiem. Oni są jedną z takich grup, które właśnie oparły się tej, powiedzmy, historii najazdu Europejczyków na Amerykę. Czyli wytrzymali napór konkwistadorów, wytrzymali napór różnego rodzaju misjonarzy, schronili się głęboko w dżungli, no ale już nie wytrzymają ostatniego naporu, prawda, czyli naporu turystów. Turysta jest najbardziej wytrzymałym i upartym rodzajem tego najeźdźcy, ponieważ podróżuje często w małych grupach, podróżuje w sposób, który wcina się w miejsca, które wcześniej nie miały tego kontaktu i dochodzi właśnie do tych miejsc, gdzie te, nazwijmy, resztki rdzennych kultur zdołały się schować, prawda? Bo właśnie turysta chce zobaczyć te prawdziwe resztki tych rdzennych kultur. I jak już dotrze tam turystyka, no to bardzo szybko zaczyna te kultury zmieniać, ponieważ ci ludzie patrzą przede wszystkim na nas, tak? Patrzą na nasze ubrania, na nasze buty, na naszą elektronikę, którą przynosimy ze sobą. Oni tego wszystkiego pragną, prawda? Dookoła nich rzeczy są prostsze, w naszym znowu rozumieniu biedniejsze. Dla nich nie były biedniejsze, ale dopóki oni nie widzieli tych naszych super rzeczy, no to ich nie pożądali. No i wreszcie tym ostatecznym już najazdem jest najazd elektroniczny, prawda? Czyli media. Nam ciągle się wydaje, że niewinnie jedziemy po prostu na wakacje, gdzieś tam na drugi kontynent, a tymczasem tak naprawdę bierzemy udział w potężnym procesie, dlatego że turyści przynoszą nowe zwyczaje, ujawniają nowe potrzeby posiadania różnych rzeczy, to jest to, co, o czym ty wspomniałeś już wcześniej, oraz sprawdzają, że miejsca, gdzie jest turystyka, zmieniają się bardzo szybko. Na przykład opowiem wam o miejscu, które ma specjalne w ogóle miejsce w moim sercu. Jest to archipelag nazywany przez nas Europejczyków San Blas, w języku Indian Gunayala. Jest to prowincja w Panamie, która w ogóle ma taką swoją autonomię. Rządzą tam rzeczywiście Indianie Guna. I ci Indianie Guna są niesamowici, ponieważ pomimo ogromnego naporu cywilizacji, oni nie są oddaleni tak od tej cywilizacji, że jakby nic o niej nie wiedzą. Żyją wśród niej, można powiedzieć, od 100 lat, natomiast wykształcili w sobie
niesamowitą umiejętność jakby takiego politycznej mądrości, żeby przed tą cywilizacją się bronić. I oni 100 lat temu mniej więcej wykonali wysiłek taki, nazwijmy, polityczny, zrobili rewolucję i praktycznie uzyskali taką autonomię tam w Panamie, prawda? Rządzą się swoimi prawami, według swoich zasad, no i można powiedzieć wszystko fajnie. I to, co wam właśnie opowiadałem, że łatwo było tym społecznościom uciec przed konkwistadorami, uciec przed misjonarzami, natomiast turystyka jest, potrafi się wbić wszędzie. I słuchajcie, przez 90 lat z tych ostatnich 100 lat można powiedzieć, że ten archipelag Gunayala, San Blas był miejscem zupełnie nieznanym. Można tam było dopłynąć tylko jachtem. Jak ja pierwszy raz tam dopłynąłem, to właśnie byliśmy tam jachtem. Turystów nie było tam w ogóle wtedy. Na tych wyspach był, zdaje się, jeden lub dwa takie hoteliki zarządzane przez Indian, gdzie można było dolecieć awionetką, wylądować na małym pasie startowym i tam w tym jednym, dwóch miejscach można było się przespać, zobaczyć to przepiękne miejsce. To jest taki ostatni karaibski raj. Natomiast 10 lat temu wybudowano drogę, dokończono, można powiedzieć, drogę, która prowadzi z Panamy na wybrzeże Karaibów. No i tą drogą momentalnie dotarła turystyka, powiedziałbym, prawie że masowa, tak? Ponieważ docierają tam na razie backpackerzy, docierają tam na razie ludzie, powiedzmy, którzy chcą to miejsce odwiedzić, natomiast już docierają na przykład materiały budowlane, więc już budują Indianie w pewnych miejscach nie tylko z dostępnych materiałów na miejscu, czyli z drewna, z palm, z materiałów naturalnych, już pojawiają się po prostu jakieś betonowe szkarady. Pojawia się oczywiście dostęp do ubrań, do naszego stylu ubierania, naszego stylu życia. Wcześniej tymi awionetkami czy jakimś statkiem, który przypływał tam raz na jakiś czas, nie można tego było dokładać. I wreszcie my turyści, prawda, którzy przynosimy nasze błyskotki, nasze urządzenia elektroniczne, pojawiamy się tam z naszym stylem życia, muzyką, chcemy po prostu wakacji, prawda, nie szanujemy tego wszystkiego, co zastajemy. Ci Indianie oczywiście wykorzystują to, jak powiedziałem, oni są mądrzy akurat tam i potrafią mimo tego naporu wytrzymać tą konfrontację, natomiast już się zmieniają, już młodzi Indianie ubierają się po europejsku, już jeżdżą łodziami motorowymi z silnikami, prawda? Choć jeszcze 10-15 lat temu nie widziałem tam ani jednego silnika spalinowego, wszyscy pływali na czółnami, na żaglach. Dominik, wytłumacz, bo wydaje mi się, że ktoś może pomyśleć, no kurczę, ale co jest złego w tym, że społeczność Guna, o której rozmawiamy, czy jakakolwiek inna rdzenna grupa etniczna ma dostęp do lepszej techniki, ma dostęp do lepszej służby zdrowia, ma dostęp do wszystkiego, co my jako ludzie ogółem osiągamy, albo przynajmniej do dużej części tych rzeczy, że może to jest tylko lepsze dla tych ludzi. Dlaczego to jest problem w ogóle? Oni mają tak naprawdę dostęp tylko do części z tych rzeczy, do których my mamy dostęp. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale mają przecież dostęp do edukacji, prawda? Jeżeli w jakiejś wiosce zostanie otwarta maleńka szkoła, tą maleńką szkołę, wyobraźmy sobie, że wspierają teraz na przykład celebryci z jakiegoś kraju, wysyłając tam pieniążki na kupienie książek i tak dalej. No dobrze, no ale to jest w dalszym ciągu jakaś tam szkoła podstawowa, prawda? Ona się skończy na poziomie szkoły podstawowej, ale już nie ma szkoły średniej, już nie ma żadnych studiów, prawda? Czyli tak naprawdę wyrywamy tego człowieka z jego rdzennej społeczności, z jego rdzennych struktur wiedzy czy ról, które ci ludzie prowadzą. Wstawiamy ich do na przykład takiej szkoły podstawowej, prawda? I oni myślą, no dobrze, no to już skończyłem tą szkołę podstawową, chcę teraz więcej, prawda? Jestem dobry, umiem tutaj matematykę na jakimś podstawowym poziomie, ale już następna szkoła jest bardzo daleko, prawda? Ona kosztuje. Kosztuje do niej dojazd. Muszę w ogóle żyć poza moim miejscem zamieszkania. To wziąłem pierwszy przykład z brzegu po prostu, który mi się nasunął. Ale niestety cywilizacja nie może przychodzić w jednym kawałku, tylko nie możemy wziąć tego kawałeczka z cywilizacji i go komuś dać, bo niestety cywilizacja jest całym procesem, całym systemem, prawda? I jeżeli cały ten system nie może wejść gdzieś i dać tego tym ludziom, no to on w kawałeczku tak naprawdę staje się, powiedziałbym, wręcz bezużyteczny. Ja tylko dorzucę kilka liczb, jeśli chodzi o dostęp do edukacji, który wspomniałeś, dlatego że w całej Ameryce Łacińskiej rzeczywiście nastąpił wzrost liczby takich zbudowanych szkół w różnych dalekich, małych miejscowościach. Jednak ludność tubylcza jest grupą o najmniejszym dostępie tak naprawdę właśnie do tych szkół. Na przykład w Brazylii mniej niż 1% ludności rdzennej ma dostęp do wyższego wykształcenia, a tylko 2% ma dostęp do szkoły średniej. A w ogóle 1/5
wszystkich rdzennych mieszkańców do szkoły podstawowej. Więc to są oczywiście bardzo duże różnice w porównaniu do innych mieszkańców tego regionu. No i oczywiście to się tak potem wszystko ze sobą nakręca, dlatego że te osoby, te dzieci już są wrócone w jakiś system, natomiast nie są w stanie osiągnąć z powodów czy finansowych, czy innych, nie są w stanie osiągnąć wyższego wykształcenia, ale ponieważ już są w tym systemie, to problem jest taki, że prace, które już będą miały w tym systemie, to będą prace nisko kwalifikowane, a za tym idzie nisko płatne i to się tak nakręca, bo potem znowu kolejne pokolenie też nie będzie sobie w stanie pozwolić, żeby pójść do tych wyższych szkół. Dlatego cały czas powiększa się przepaść pomiędzy tymi rdzennymi mieszkańcami, którzy cały czas tkwią w tym tylko na obrzeżach tego systemu, ale już są przez niego wciągnięci, ale są w zasadzie w jednym miejscu, a pomiędzy resztą ludności społeczeństwa Ameryki Łacińskiej, która po prostu coraz bardziej się oddala. Więc ta przepaść po prostu z każdym rokiem, z każdym pokoleniem się powiększa. Jest też rzecz, o której bardzo mało się mówi, ponieważ o tym fakcie wiedzą ludzie zazwyczaj w tych krajach, na przykład Ameryki Łacińskiej. Otóż grupy indiańskie, etniczne, jedną z niewielu rzeczy, którą potrafiły sobie, nazwijmy to w jakimś tam sensie, wywalczyć, jest posiadanie ziemi. To, że część ziem jest, nazwijmy to, we władaniu czy w jakimś tam jurysdykcji tych grup etnicznych, to bardzo przeszkadza często nawet najwyższym władzom kraju. Jak wiemy, walka na świecie o każdy metr kwadratowy nowej ziemi jest wszędzie najważniejsza i dlatego Indianie, jeżeli tak ich będę nazywał, po prostu są często traktowani w ogóle źle z tego powodu, że rządy i ludzie, którzy mają pieniądze, firmy, korporacje, rolnicy, nie chcą po prostu, żeby na tych ziemiach byli Indianie. Jeżeli ta ziemia byłaby przejęta, czy to w sposób bezpośredni lub pośredni, prawda, będzie to lepiej dla ekonomii. O tym sposobie pośrednim mówiliśmy właśnie w tej chwili, jeżeli mówimy o edukacji, prawda? Jeżeli mamy Indianina, który mówi w swoim języku, który ma swojego szamana, który ma swoje struktury społeczne i nie potrzebuje innych struktur, no to nie jesteś w stanie wpłynąć na jego życie, zmienić jego decyzji i on będzie się trzymał swoich zasad. Natomiast jeżeli go nauczysz już mówić po hiszpańsku w tym przypadku, jeżeli już mu podasz jakieś pragnienia, że on może mieć to czy tamto, prawda? No to on już będzie twój, on już będzie jakby jedną nogą w tej cywilizacji, a jego dzieci, prawda, czyli w ciągu jednego, dwóch, trzech pokoleń jesteśmy w stanie zniszczyć te kultury po prostu właśnie w taki sposób, który ktoś może nazwać białymi rękawiczkami, prawda, bo z jednej strony dajemy edukację, ale tak naprawdę zabieramy całe dziedzictwo, które tam przez wiele setek lat czy tysięcy lat istniało. I znowu wracamy do tego, że nasza kultura i nasza ścieżka rozwoju jest lepsza i to znowu my ją narzucamy. Tak, narzucamy po prostu nasz styl życia, prawda, który po prostu nie jest tam w stanie normalnie funkcjonować, więc ci ludzie wyjdą w końcu z tego lasu, albo ten las zostanie spalony pod kolejne uprawy lub hodowle bydła, a ci Indianie przejdą w końcu tą ścieżkę, o której powiedziałem na początku, czyli z tej klasy tam pierwszej staną się klasą drugą, klasą trzecią, klasą czwartą, no i w końcu gdzieś tam po latach będą pomstowali na wiecach przed jakimiś parlamentami, prawda, krzycząc, że przecież zabraliście nam to czy tamto. Natomiast to się dzieje właśnie często w taki sposób, który my jeszcze często wspieramy, prawda? Edukacja nie do końca zawsze jest rozwiązaniem dla tych ludzi, prawda? Pewnie widzieliście film Misja z roku 86 ze wspaniałą muzyką Ennio Morricone i tam jest na końcu takie słowa tego biskupa, który przyjechał niby ratować tę misję, prawda? Że nie mogę się odeprzeć wrażeniu, że najlepiej by było, żebyśmy się tam w ogóle nie pojawili. To powinno być zakończenie tej rozmowy tak naprawdę. Czyli bezpieczne jest powiedzenie, że zjawisko, o którym rozmawiamy, to jest po prostu neokolonializm i trzeba to tak nazwać. Tak, neokolonializm, właściwie kolonializm, który nigdy nie przestał być kolonializmem, ponieważ jeżeli mówimy, na przykład jeżeli w architekturze użyjemy słowa neoklasycyzm, to jest taka, powiedzmy, epoka, jakaś tam, to jest styl architektoniczny, który powrócił po wielu, wielu latach. Kiedyś był klasycyzm, prawda, czyli starożytna Grecja, Rzym, prawda, i on powraca tam po iluś set latach, prawda, jako odnowienie tego stylu. Natomiast kolonializm nigdy nie przestał istnieć. On ma ciągłość i ta ciągłość polega na tym, że cały czas ten bogaty świat,
To jest bogaty świat, który umownie mówi się o północy, bogata północ, biedne południe. Po prostu w jakimś tam sensie wykorzystuje te swoje dawne kolonie, czy one są koloniami po prostu w inny sposób. Jak to działa? Bo ktoś może pomyśleć, że tutaj opowiadam jakieś banialuki. Kiedy znowu te 500 lat temu był ten okres wielkich odkryć geograficznych, już dzisiaj, szczególnie w Ameryce, prawda, mówi się, że to nie był czas odkryć, tylko czas podbić geograficznych. Cenne właśnie te społeczności bardzo silnie występują przeciwko na przykład celebrowaniu takich dni jak Columbus Day. Więc nastawienie tych ówczesnych konkwistadorów było kilka celów, prawda? Oczywiście był prestiż zdobycia jak największej ilości kolonii, a w tych koloniach Europejczycy pozyskiwali rzeczy, których nie mieli u siebie, tak? Czyli pozyskiwali na przykład złoto, na przykład diamenty, miedź, ale też gdzieś w Azji na przykład jedwab, przyprawy. Co tylko można było tamtąd pozyskać, było przywożone. Natomiast musimy pamiętać, że to nie było tylko tak, że te rzeczy były przywożone i nic nie było dawane w zamian. Było dawane w zamian, ponieważ Europa była wtedy już bardziej rozwinięta i zawsze była bardziej rozwinięta, więc w drugą stronę płynęły przedmioty wysoko przetworzone, prawda? Płynęły rzeczy, które, nie wiem, na przykład meble, tkaniny, które były robione, były jakaś technologia, jakakolwiek, prawda? Ona wracała do tych rdzennych mieszkańców i można powiedzieć, że w jakimś sensie to była opłata za te rzeczy, prawda? Oczywiście pieniądz w międzyczasie istniał jako środek wymiany, ale to było tak, że po prostu tamte społeczności wykonały coś, dostały za to jakąś tam, nazwijmy, zapłatę, a w drugą stronę kupowały te wysoko przetworzone produkty. I opowiadam to po to, ponieważ dzisiaj jest dokładnie tak samo. My z tamtych terenów bierzemy rzeczy, których nie mamy u nas. Czego nie mamy u nas? No nie mamy wielkich terenów do uprawy, na przykład soi. Nie mamy wielkich łąk, na których może się paść ogromne stada bydła, prawda, pięknego, wygrzanego w słoneczku, w soczystej trawie, prawda, która powstała po wypaleniu kawałka amazońskiego lasu. Tego nie mamy, więc bierzemy to stamtąd. Natomiast w drugą stronę oczywiście dajemy coś w zamian. Dajemy w zamian technologię. Oni jeżdżą naszymi samochodami, to my budujemy dla nich drogi, to my budujemy dla nich maszty telefonii komórkowych. Każda technologia, która gdzieś pojawia się w tych krajach południa, jest tak naprawdę technologią, którą wytworzyliśmy my. I sprzedajemy ją w zamian za te produkty pierwszej potrzeby. Jak to zczaisz, że to wszystko jest takim, wiesz, takim, przepraszam, skurwiałym korporacyjnym modelem, prawda, że to wszystko działa i tak naprawdę, wiesz, to w ogóle, wiesz, to jest szok, nie? Kiedy rozmawiamy o nowych formach kolonializmu, tego, który wprawdzie nigdy się nie skończył, ale zmienia swoje oblicze, to jednym z takich super współczesnych aspektów jego na pewno jest kolonializm elektroniczny. Dzisiejsza nasza codzienność, taka jak media, dostęp do komunikacji, internet, media społecznościowe, wpływ na mniejszości etniczne ma dużo większy niż na nasze życie. Nie wiem, czy jest jeszcze wyższa forma kolonializmu niż ten kolonializm elektroniczny. To jest nowe pojęcie, chociaż zdaje się, że istniejące już od co najmniej kilkudziesięciu lat, natomiast ono w tej chwili uzyskało po prostu jakby taki realny kształt. Chodzi o to, że środki masowego przekazu, media, gazety, czasopisma, ale przede wszystkim telewizja, prawda, czyli ruchome obrazki, przenoszą styl życia, przenoszą trendy, które są pobierane przez te społeczności, które są odbiorcą tych przekazów, i te społeczności pobierają je, co ciekawe, na własne życzenie i z chęcią, prawda? Oglądamy seriale telewizyjne, oglądamy jakieś talk showy, oglądamy reklamy, prawda, które się tam pojawiają. Natomiast w rzeczywistości ten cały przemysł sprawia, że zaczynamy pragnąć innego życia, zaczynamy pragnąć innych trendów, innych rzeczy, zaczynamy zmieniać się pod tym kątem. Myślę, że to jest na tyle uniwersalne, że sami nawet możemy poobserwować te zmiany na nas samych. Natomiast jeżeli coś takiego trafi na społeczność rdzenną, która jest, powiedzmy, na poziomie rozwoju cywilizacyjnego setki lat w
wstecz, prawda? I ona nagle jest zaatakowana tą nowoczesną technologią, no to te zmiany zachodzą bardzo szybko, bardzo agresywnie bym powiedział, z pominięciem tych naturalnych elementów, które gdzieś po drodze występowały i zmieniają po prostu tych ludzi w ciągu chwili. Oni zaraz pragną mieć wszystko to, co pokazują im właśnie te masowe media i po prostu zatracają jakby wartość tych rzeczy, które wciąż u nich tradycyjnie istniały. I jeszcze dochodzi do tego cała kwestia korzystania z mediów i mediów społecznościowych, dlatego że to się wydaje super proste, loguje się na Facebooka, jestem i czytam, co tam jest, ale to nawet u nas w kraju bardzo kuleje edukacja medialna i umiejętność czytania przekazów medialnych, rozumienia, jak działają media, bardzo, bardzo to kuleje. No więc jeżeli mówimy o grupach, które od tych mediów były odłączone przez bardzo długo i teraz nagle dostają je w zasadzie w nielimitowanej formie, no to takimi grupami też bardzo łatwo jest tak naprawdę sterować, jakoś na nie wpływać, mając tego świadomość, jak nagle i jak w jakiej ilości te grupy etniczne mają dostęp do tych mediów, a jak nie mają takiej kontroli absorbowania tych informacji. Media społecznościowe są pewnie, znowu ujmę to takim słowem, najwyższym tym etapem, chociaż być może czegoś jeszcze nie wiemy, być może zaraz powstanie jeszcze coś, jakaś wirtualna rzeczywistość, że będziemy się przenosić do jakichś miejsc, zrobić zakupy w wirtualnych galeriach, w jakichś okularach, prawda? I to dopiero będzie jakimś poziomem, który uznamy, że media społecznościowe były w ogóle tradycyjnymi mediami społecznościowymi. W tych społecznościach, o których opowiadam, powiedziałbym tak, telefon komórkowy jest tym elementem takim fizycznym, który zmienił te grupy w ciągu dosłownie kilku lat, ponieważ jeszcze na przykład 10 lat temu, 15 lat temu, kiedy nie było telefonów komórkowych, albo inaczej smartfonów, tak, bo chodzi mi tutaj konkretnie o smartfona, no to był gdzieś tam jakiś telewizor, do tego telewizora był potrzebny prąd, tego prądu nie było, jeżeli gdzieś pojawił się jakiś agregat, który przez kilka godzin dziennie zasilił ten telewizor, odebrał zaśnieżony obraz, no było to maks, co ta społeczność mogła z tego wyciągnąć. Natomiast dzisiaj te social media i te treści mogą być przeniesione naprawdę do najdalszej chaty, ponieważ telefon ma baterię, tą baterię wystarczy naładować, można go wsadzić do torby, przenieść go nawet wiele dni w głąb dżungli i tam komuś pokazać zupełnie coś, czego ten człowiek nie jest na to przygotowany. Media oczywiście są zarządzane znowu przez nas, czyli przez cywilizowanych, prawda? To nie jest tak, że, nie wiem, w social mediach czy w mediach zwykłych, prawda, jest na przykład program telewizyjny, gdzie, nie wiem, indiańska pani domu, prawda? I że na przykład tutaj jedna Indianka drugiej Indiance będzie pokazywała, jak wysprzątać chatę. Tylko mamy program o perfekcyjnej pani domu, która sprząta jakiś tam super apartament. No więc jeżeli taki przekaz dociera, prawda, do rdzennych ludzi, no to oni pragną przede wszystkim mieć taki apartament, prawda? To oczywiście się nie stanie zaraz, ale to się stanie przez kilka pokoleń. Oni będą do tego dążyć. Będą chcieli zostawić po prostu swoje rdzenne życie. Uznają właśnie to, co już raz powiedziałem. Uznają, że są nadzy. Tak, to bardzo ładne jest to perfekcyjne u pani w domu. Tak. Ale wyobraź sobie dokładnie taką telewizję, nie? Że wiesz, no tak powinno być. Nie wiem, tam spotykamy się z najważniejszymi szamanami tutaj naszego obszaru. I teraz tam szaman Jorge powie nam, co myśli o tym, a szaman, nie wiem, Pablo, i tak już mają imiona hiszpańskie, prawda, powie coś tam. No i tam jest talk show, prawda, będą rozmawiali. Nie, no to w ogóle nikt ich nie dopuści, prawda, nie ma w ogóle bata, nie, wiesz, dopóki nie mają doktoratu, wiesz, a jak mają doktorat, to znaczy, że już są, wiesz, kupieni przez cywilizację w 100%. Kiedy rozmawiamy o mediach, to wydawać by się mogło, że dostęp do internetu jest czymś dobrym. Co więcej, bardzo staramy się walczyć z wykluczeniem elektronicznym, z wykluczeniem tym, że ludzie nie mają dostępu właśnie do internetu, do komputerów. Nawet teraz u nas w kraju w czasie pandemii to widać, jaki to może być problem, kiedy ktoś tego dostępu nie ma. Więc wydawałoby się, że to, że zaczynają te media internetowe i różnego rodzaju przekazy docierać gdzieś tam dalej, to jest tylko dobra rzecz. Rzeczywiście mogłoby się tak wydawać i pewnie w ogromnej ilości przypadków jest dokładnie tak, jak myślimy. Czyli, że internet niesie ze sobą wiedzę, że internet niesie ze sobą możliwość dostępu do informacji, treści, do których normalnie
te społeczności nie miałyby do tego dostępu, prawda? Przecież ciężej jest przenieść do jakiejś dalekiej wioski zestaw książek, niż na przykład zaserwować im jakiś tam filmik na YouTube. Natomiast no tak jesteśmy jako ludzkość, jako ludzie skonstruowani, że niestety na początku zazwyczaj przylepiają się do nas te rzeczy, które niekoniecznie są najlepsze. I już kilkanaście lat temu, jeszcze jak były kafejki internetowe, kiedy podróżowało się i siedziało się w kafejkach internetowych, korzystając z jakichś komunikatorów, wysyłając maile do rodziny czy do znajomych, już widziałem, jak młodzi ludzie korzystają ze stron pornograficznych. I jest to po prostu, co wchodziło jako pierwsze, czyli filmy z przemocą, które są amerykańskimi filmami, różnymi produkcjami, jakieś głupie filmiki, które do niczego nie służą, pornografia właśnie. I niestety te rzeczy dużo szybciej znajdują drogę do umysłów tych młodych ludzi szczególnie, niż właśnie jakieś e-booki, prawda, książki czy wartościowe podcasty. I jak wiemy, nad internetem nie ma kontroli. My mamy z tym problem w naszym wysoko wyedukowanym społeczeństwie, gdzie dbamy o te rzeczy. Natomiast jeżeli jeszcze wrócę do tej pornografii, no to wpływ oglądania tego typu treści dla młodych ludzi w społecznościach, gdzie seks, gdzie w ogóle intymność jest rzeczą w ogóle inaczej traktowaną, prawda? Na różne sposoby inaczej traktowaną, bo są społeczności, gdzie się chodzi cały czas nago i gdzie na przykład akty miłosne odbywają się we wspólnych pomieszczeniach, ale mamy też gdzieś na przykład w Azji społeczności, które w ogóle bardzo strzegą dostępu do tej strefy intymnej, więc już, że tak powiem, zostawiam każdemu pod rozwagę, jak ogromne spustoszenie może sprawić taki dostęp do łatwej informacji. Jeszcze trzeba wziąć bardzo pod uwagę to, że jeżeli my tutaj, jako zarówno twórcy, ale też odbiorcy, bo dla nas są kierowane te filmy, czy przemocowe, czy pornografia, to patrzymy na nie przez zupełnie inne konteksty, patrzymy na nie przez zupełnie inne filtry i rozumiemy pewnego rodzaju konwencje ich. Natomiast w momencie, kiedy puszczamy taki przekaz, kultury, które dopiero co mają dostęp do elektroniki, które są wykluczone z tych kontekstów, które ich nie rozumieją, bo zawsze to wyglądało u nich inaczej, no to ich rozumienie takiego obrazu jest też zupełnie inne. Nie potrafię tego nawet porównać w żaden w ogóle możliwy mi sposób. Nie nauczono nas w ogóle patrzenia na świat tego typu kategoriami. Jako przykład podam taką grupę etniczną, Indian Nukak, którzy żyją w Kolumbii, na granicy cywilizacji. Jeszcze do kilkunastu lat temu, kilkudziesięciu lat temu, w latach 90. byli uznawani za grupę nieskontaktowaną, za ostatnich nomadów Amazonii. Nie mieli swoich wiosek, poruszali się po prostu pomiędzy jakimiś tam własnymi ścieżkami po lesie. Nie mieli domostw, nie znali poczucia w ogóle własności, tak? Własność dla nich nie istniała, ponieważ wszystko, co mieli, było tym, co jest w lesie. To jest w ogóle koncept, który jest, powiedziałbym, no, prebiblijny, tak bym to nazwał. I teraz taki człowiek, który no jest zupełnie wyrwany z kontekstu socjologicznego, nie wiem, o kilka tysięcy lat, on nagle trafia do świata, gdzie latają samoloty, gdzie są telefony komórkowe, smartfony, telewizja i treści, które, no można to dla nas, to jest tak, jakbyśmy nagle przetransportowali się na inną planetę. Jak gdybyśmy dostali treści, które po prostu, których zupełnie nie rozumiemy, które i nie rozumiemy również, jaki one będą miały wpływ na tych ludzi. Albo inaczej, rozumiemy. Po prostu te społeczności znikną bardzo szybko w tym rozumieniu jakby ich rdzenności czy ich tradycji, prawda? To zostanie wyparte dosłownie w ciągu jednego, dwóch, trzech pokoleń. Jednym ze sposobów, żeby dobrze zrozumieć to zjawisko, o którym mówisz, jest odwrócenie ról. Czyli kiedy my sobie wyobrazimy, że tutaj do Polski nagle w ciągu dosłownie dekady całe nasze zwyczaje, sposób, w jaki się ubieramy, to co jemy, to jak żyjemy, o czym rozmawiamy, co oglądamy, zmienia się na jakąś zupełnie odrębną od naszej kultury, powiedzmy dla przykładu z dalekiej Azji Południowo-Wschodniej,
to się wydaje jakąś zupełnie absurdalną koncepcją, której nikt by nie przyjął, nikt by nie uznał, że to jest fajne i naturalne i że ktoś nam robi przysługę, tylko byśmy byli tym no skrajnie oburzeni, że coś takiego ma miejsce. A cały czas mamy takie poczucie, że my dajemy jako znowu nowi kolonizatorzy coś dobrego tam na miejscu. Nam jest ciężko to oczywiście w ten sposób postrzegać. Często mamy w Polsce w ogóle wrażenie, że my też przecież jesteśmy pokrzywdzonym narodem przez historię. Tak było ciężko i tak było strasznie. Natomiast mimo tych wszystkich problemów, powiedzmy, które tutaj mieliśmy, no to jednak jesteśmy krajem w centrum Europy. No absolutnie, mówię, jesteśmy wisienką na torcie światowym. Tak? Jeżeli cały świat jest tortem i na nim leży wisienka, no to my jesteśmy w tej wisience, prawda? Oczywiście jest jeszcze ta szypułka, na którą się chcemy wdrapać i tam na końcu pewnie są Szwajcarzy, prawda, i tam Niemcy, więc my chcemy być tam, natomiast na pewno jesteśmy w jednym z najlepszych miejsc na świecie i jeżeli tylko troszeczkę pojeździmy po świecie, poza hotele all inclusive, zejdziemy z utartego szlaku, to przekonamy się o tym bez wątpliwości. Te struktury, te grupy etniczne są absolutnie bezbronne, one nie mają żadnej możliwości, żeby obronić się przed tą zmianą trendów, przed tym wszystkim i to po prostu zajdzie u nich, więc jest to też prawdopodobnie ostatni moment, kiedy te grupy jeszcze w tym naturalnym stanie wytrzymały po prostu ten napór. Tak cały czas rozmawiamy o tym, że grupy etniczne są dużo bardziej podatne na zmiany i to, co się dzieje we współczesnym świecie i dużo bardziej te zmiany ich dotykają niż tutaj nas w Europie chociażby. I jednym z takich elementów zdecydowanie jest wylesianie. Bardzo często, kiedy mówimy o wylesianiu i Amazonii, no to patrzymy na to przez pryzmat, oczywiście super ważny, ale patrzymy na to, jak ginie przyroda, jakie to ma skutki przyrodnicze, czy jakie to ma skutki wycięcie zielonych płuc świata, jak ginie fauna, jak ginie flora. I oczywiście to jest super ważny aspekt, ale rzadko się mówi o takim aspekcie, jak bardzo tracą na tym właśnie grupy etniczne i jak bardzo one są podatne na to wylesianie. I że to nie jest tylko kwestia, że im się zabiera dom czy coś narzuca, tylko to jest ogromny, powiązany ze sobą proces też zmiany kulturowej. Wiele grup etnicznych, szczególnie tych, które żyją w lesie amazońskim, czy w lesie tropikalnym, w lesie deszczowym, ma ten przywilej, że żyje w jednym z najbardziej bioróżnorodnych, w jednym z najbardziej żyznych w ogóle rejonów na Ziemi. To jest niesamowite. Temperatura jest cały rok podobna. Wbrew pozorom nie jest tam bardzo gorąco. To jest 26-28 stopni, czasami 30 stopni. No wręcz idealna temperatura do życia. Pada deszcz, więc jest woda. Wszędzie jest pełno roślin. Natomiast ci ludzie, którzy tam żyli od setek tysięcy lat, nie musieli w związku z tym nauczyć się skomplikowanych metod uprawy roli czy hodowli zwierząt hodowlanych, które pozwoliły im przetrwać. Dlatego żyją w tych rejonach, korzystając z tego, co da im natura. Natomiast jest jeden haczyk w tym wszystkim, ponieważ małe grupy rdzenne muszą mieć bardzo duży, według naszych standardów, bardzo duży obszar, z którego korzystają. W jakiejś tam, zdaje się, takiej w geografii mówi się o gospodarce ekstensywnej, czyli takiej naturalnej, prawda, gdzie nie nawozimy ziemi, gdzie po prostu korzystamy z niej w sposób naturalny. I Indianie bardzo często po prostu korzystają z tego lasu tyle, ile ten las da im naturalnie tych rzeczy. My patrzymy na to jako na pewnego rodzaju znowu marnotrawstwo, prawda? Bo przecież my widzimy ziemię jako hektary. Na hektarze można z tego wyprodukować tyle i tyle czegoś tam, prawda? Czy zboża, czy bananów, czy jakiegoś innego produktu. I oczywiście żądamy jeszcze, żeby ten produkt był wymienialny, prawda? Bo z jedną strony, jak już mówiłem, sprzedajemy mięso, w drugą stronę kupujemy rzeczy, które cywilizacja produkuje. Indianie tego wszystkiego nie mają. Natomiast skąd się biorą wylesienia? W wielu krajach Ameryki Łacińskiej las, ten gęsty las, taki nazwijmy to pierwotny, jeżeli nie jest parkiem narodowym, to nie jest objęty jakimiś tam innymi obostrzeniami, prawda? Tak jak u nas. U nas lasy w Polsce są lasami państwowymi, są to lasy w 99,9% zasadzone przez człowieka, chociaż wydaje nam się czasami, że jesteśmy w dzikim lesie.
Natomiast tamten dziki las po prostu jest niczyj, więc rolnicy, chłopi wypalają te kawałki lasu pod to, żeby puścić tam kolejne stada, zazwyczaj bydła, a w niektórych miejscach, żeby sadzić kolejne uprawy. Z bydłem jest sprawa prostsza, ponieważ bydło nie wymaga wiele. Jeżeli się wypali las, na tej wypalonej ziemi od razu wyrasta soczysta trawa. Bydło tam wchodzi. Bydło jest łatwo również przetransportować z powrotem. Wystarczy samochód, wystarczy barka na rzece, żeby z powrotem dużą wartość tego żywca po prostu przywieźć z powrotem do cywilizacji. I rdzenni mieszkańcy nie mają się przed tym jak obronić, bo one nie obronią się przed ani chłopami, ani nie obronią się przed ludźmi, którzy po prostu tam przychodzą często uzbrojeni po prostu i kolejny ten kawałek lasu zabiorą. Natomiast ta przestrzeń, w której oni żyją, zaczyna się zawężać, prawda? Ten las zaczyna ginąć. Jeżeli się wytnie pewnego rodzaju drzewa, no to cały w ogóle ten ekosystem zaczyna kuleć, jest go coraz mniej. Dzisiaj, jeżeli spojrzymy na mapę lasów tropikalnych, no najlepszym przykładem są lasy wokół Amazonki, no to możemy zobaczyć po prostu, jak powoli rak upraw i hodowli zjada ten największy las na świecie. No tak, bo mamy tutaj ten paradoks, że cywilizacja, dążąc do swojego ciągłego rozwoju, i to w dodatku jeszcze jest rozwój, który przyspiesza i to tempo przyspiesza, ma niemalże nieograniczone zapotrzebowanie na surowce, na nowe miejsca i właśnie, tak jak powiedziałeś, patrzymy na Amazonię i nie widzimy lasu, bioróżnorodności, niezbędnego elementu życia na planecie, tylko widzimy deski, widzimy ropę naftową, która też znajduje się pod korzeniami drzew Amazonii, widzimy no, po prostu surowce. I kontrastując to z tym podejściem tradycyjnym grup etnicznych, które tam żyją, to czy ty masz jakiś pomysł, dlaczego my nie potrafimy patrzeć długofalowo i widzieć skutków, tak jak widzą to właśnie grupy etniczne, które wykorzystywały tyle tego lasu, ile po prostu potrzebują? Myślę, że jesteśmy w jakimś sensie od tego procesu za daleko. Wydaje nam się, że dżungla amazońska nas nie dotyczy, prawda? Dlaczego mnie, Polaka, gdzieś tutaj, prawda, ma dotyczyć jakieś tam lasy w dżungli amazońskiej? To przecież tam oni w Brazylii powinni sobie z tym poradzić. Natomiast w dzisiejszym globalnym świecie to nawet w naszych sklepach jest sprzedawana wołowina z Brazylii, czy jest sprzedawana wołowina z Kolumbii, czy z Panamy, czy z innych miejsc. Natomiast czy możemy tego zaradzić? No jasne, ktoś może powiedzieć, no dobrze, no to nie kupujmy wołowiny z Brazylii, tylko kupujmy wołowinę skądś indziej. No albo może w ogóle nie kupujmy wołowiny. I nie mam na to odpowiedzi. Wydaje mi się, że jest to bardzo trudne, ponieważ świat po prostu idzie w tą stronę. Rozwój cywilizacji jest nieunikniony i nie potrafię powiedzieć, czy potrafimy się wyrwać z tego takiego złośliwego cyklu, tak? Z tego cyklu, który po prostu sam się będzie napędzał, który sprawi, że któregoś dnia po prostu zabraknie tych surowców naturalnych. Ja sam nikogo tutaj do niczego też nie chciałbym namawiać, ja sam też trochę jem mięsa, co prawda ograniczyłem, ale z powodów zdrowotnych, ale jem mięso, korzystam z rzeczy, jeżdżę samochodem, prawda? Samochód to paliwa kopalne, jedzenie mięsa to oczywiście gdzieś uczestnictwo w tym wszystkim. Nie wiem, jak możemy z tego wyjść. Jest to, myślę, problem dzisiaj najważniejszy i dość nierozwiązywalny. O tej pazerności naszej cywilizacji, jej w zasadzie niepohamowanym rozwoju, świetnie opowiada film Ewy Ewart pod tytułem Klątwa obfitości. Jest to film, którego akcja, to jest film dokumentalny, dzieje się w Parku Narodowym Yasuni w Ekwadorze. I jest to obszar oczywiście bardzo wrażliwy przyrodniczo, natomiast po pierwsze żyje na nim grupa rdzenna, która tam żyje od lat, ale też na ich nieszczęście znajdują się tam ogromne złoża ropy naftowej pod tym parkiem. I ten film tak naprawdę odsłania kulisy i dramat tej inicjatywy. I to była taka inicjatywa, która no, brzmiała pięknie i brzmiała utopijnie. Bo brzmiała tak, że wiadomo, że te paliwa i takie ogromne złoża to są ogromne pieniądze. I cały pomysł inicjatywy polegał na tym, że skoro my jako świat, jako ten świat rozwinięty, globalna północ, którą tak się lubimy być dumni z tego, że do niej przynależymy, a jednocześnie bardzo tutaj trąbimy o tym, że nie wycinać lasów, nie wycinać lasów, to pomysł polegał na tym, żeby się zrzucić jako świat na to, żeby zapłacić
część, chyba nawet połowę tej kwoty, którą koncerny naftowe by dostały z wydobycia tamtej ropy w tamtym miejscu. No i że to w taki sposób tutaj szlachetny, ale niestety utopijny można by rozwiązać. Tak naprawdę inicjatywa upada, bo to nie jest takie proste i to nie jest takie wszystko łatwe do rozwiązania, ale też pokazuje, jak bardzo w tym zderzeniu wielkich koncernów naftowych, które mają siłę, żeby nawet do Parku Narodowego, o którym rozmawiamy, wejść, które mają siłę do tego, żeby całą grupę etniczną i cały region, nawet nie, że przesiedlić, tylko po prostu wypędzić z miejsc, w których zawsze mieszkali, jak bezbronni w tym zderzeniu są właśnie ci Indianie. Indianie są ostatnią grupą, która będzie walczyła o prawa tego lasu, o prawa tej natury, natomiast nie mają absolutnie szans w starciu z światem cywilizacji, w starciu ze światem korporacji, jednym słowem wielkich pieniędzy. Te wszystkie kraje, o których rozmawiamy tutaj, to są kraje, które przecież mają swoje rządy, prezydentów, mądrych ludzi, którzy nimi zarządzają. Wszyscy ci ludzie pokończyli zazwyczaj uniwersytety, często kończyli uniwersytety w Stanach Zjednoczonych, mają znakomite wykształcenie, wszystko rozumieją, tak? To nie jest tak, że nie rozumieją czegokolwiek, prawda? To są bardzo mądrzy ludzie. Są również pazerni, tak? Tak jak wszyscy politycy na świecie, więc będą dążyli do tego, żeby maksymalizować zyski, żeby sprawiać, żeby cały czas ten ciągły rozwój dalej postępował. I ropa naftowa jest klątwą właśnie naszych czasów, ponieważ ona obiecuje po prostu szybkie zyski, szybkie bogactwo, chociaż tak naprawdę bardzo niewiele jest krajów, które na tej ropie naftowej zbudowały jakiekolwiek bogactwo społeczne, prawda? Jedynym być może wyjątkiem jest Norwegia, czy tam jakieś kraje Zatoki Perskiej, gdzie po prostu żyło bardzo mało ludzi i bardzo dużo tej ropy się znajduje. Natomiast w zwykłych krajach, przykładem ekstremalnie z drugiej strony jest Wenezuela, prawda, która jest krajem, który ma największe złoża ropy naftowej na świecie. Największe złoża na świecie, prawda, jest krajem dzisiaj pogrążonym, można powiedzieć, ogromnych problemach społecznych, żeby tutaj się nie wdawać w politykę. Ekwador jest krajem niewielkim, jak na Amerykę Południową i też szuka swojej drogi, żeby być zauważonym, żeby być bogatym, żeby ludzie mogli żyć lepiej. Oczywiście, żeby ci najbogatsi byli jeszcze bogatsi. I prezydent tego kraju, co ciekawe akurat o lewicowych poglądach, powiedział właśnie kiedyś, że no to dlaczego właśnie my nie mamy zapłacić? Jeżeli świat chce, żebyśmy nie wydobywali tej ropy tutaj, no to zapłaćcie nam za te zyski, którą my byśmy wydobyli, żeby tą ropę mieć. Ponownie, wydaje mi się, że temat jest nierozwiązywalny. Nie chciałbym nikogo oskarżać, nikogo tutaj, że tak powiem, brać pod pręgierz, ponieważ każdy z nas, jeżdżąc samochodem codziennie, korzystając z energii elektrycznej, korzystając z tego całego dobrobytu, który wytworzyliśmy technologicznie, prawda, dokładamy jakąś naszą malutką cegiełkę, mimo że żyjemy na drugim krańcu świata. Jak mówimy o prezydentach, to nie sposób nie wspomnieć, jeśli chodzi o Amazonię, czarnego charakteru, czyli prezydenta Bolsonaro, który niedawno doszedł do władzy, którego poglądy w kwestiach Amazonii są bardzo jednoznaczne i bardzo pazerne. Na pewno wszyscy pamiętamy wielkie pożary Amazonii, które miały miejsce w 2019 roku. Ja tylko dodam, że pożary w Amazonii w dużej mierze wywołuje się specjalnie po to, żeby mieć miejsca pod uprawy, po to, żeby mieć miejsca pod wydobywanie, żeby mieć miejsce pod hodowlę bydła, czy właśnie po prostu oczyszczanie terenu. I tamte pożary z 2019 roku rzeczywiście skupiły uwagę międzynarodową, no bo ich skala była rzeczywiście spora. Natomiast oczywiście Bolsonaro stanowczo zaprzeczył, że jego polityka miała z tym coś wspólnego. No ale na pewno taka polityka, poza tym, że jest las wycinany znowu ze względów przyrodniczych, ma też wpływ na mieszkańców tamtego regionu. I teraz moje pytanie jest, czy oni na tym są w stanie coś zyskać, że na tych im miejscu będzie, bo możemy pomyśleć, że no to w takim razie jak tam będzie wielka uprawa soi, czy ogromne farmy bydła, czy wydobycie może ropy naftowej, to w związku z tym no ci Indianie też na tym zyskają, może dostaną jakąś rekompensatę albo będą udziałowcami.
Myślę, że to, co teraz powiedziałaś, jakby odpowiedzią na to pytanie jest to, co w sumie ty podsunęłaś mi kilka minut temu w tej rozmowie. Wyobraźmy sobie, że to nasz kraj najeżdżają Chińczycy, rugują nasze, nie wiem, że tu my jesteśmy, żyjemy w lasach, oni te lasy wycinają, stawiają nam tutaj jakieś, nie wiem, fabryki i my w tych fabrykach możemy pracować, już zapominamy naszego języka, już nie mówimy po polsku do siebie, no ale przecież ten chiński jest lepszy, no bo on jest taki nowoczesny i w ogóle możemy się poruszać jakimiś tam lepszymi środkami transportu. Jeżeli popatrzymy na to z tego punktu widzenia, no to od razu mamy odpowiedź, prawda? Czy to jest dla tych plemion dobre czy złe? Oni po prostu najchętniej mieszkaliby sobie w tych lasach, w tych górach, w tych swoich miejscach, niedotykani po prostu przez tą cywilizację. Natomiast ta cywilizacja, czy to w sposób bezpośredni, właśnie jak mówimy, poprzez wypalanie lasów, te pożary są, z tego co rozmawiałem z ludźmi, one są w 100% tworzone, prawda? Tam nie ma pożaru. To nie jest burz australijski, który płonie, powiedzmy, naturalnie od wieków, tylko to jest gęsty, zielony, wspaniały las, prawda, gdzie pada deszcz, więc po prostu on musi zostać podpalony po prostu, żeby zaczął płonąć. Natomiast jest zbyt trudny do okiełznania siekierą i maczetą, więc ogień jest po prostu najwygodniejszym sposobem. Więc albo te grupy etniczne będą wypędzone przez właśnie ogień, będą się usuwały gdzieś tam coraz głębiej, aż w pewnym momencie nie będą mieli gdzie się usunąć. Albo w sposób ten miękki, ten, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli poprzez to, że sami będą chcieli wyjść do cywilizacji, żeby w tej cywilizacji żyć, żeby mieć te rzeczy, które my im podaliśmy po prostu w jakiś sposób na tacy. Rozmawiamy o wylesianiu. Jakbyś mógł przybliżyć, jak wygląda taki proces nie samego wylesiania, bo to raz, że to są pożary, a dwa, to są wielkie maszyny, ale chodzi mi o to, jakbyś mógł przybliżyć, co się dzieje, że zbliżają się wielkie harwestery do osady, gdzie żyją Indianie i co się dzieje z nimi, co się dzieje z ich kulturą. Wbrew pozorom, to nie jest tak, albo przynajmniej to, co ja widziałem i te miejsca, które odwiedzam, to nie jest proces, który jesteśmy w stanie zobaczyć bezpośrednio, tak? Nasze media serwują nam czasami obrazy, które mają być na tyle mocne, żeby wzbudzić nas albo jakąś tam litość, albo współczucie, albo jakieś tam przemyślenia, prawda, na temat tych lasów. Więc widzimy, jak potężne buldożery wjeżdżają gdzieś tam do jakiegoś lasu i one w tym lesie, jakiś tam orangutan walczy, prawda, z tą stalową maszyną w sposób oczywiście, który wiemy, jaki jest tego koniec. Natomiast w rzeczywistości ten proces jest dużo prostszy, dużo wolniejszy, dużo delikatniejszy i trwa latami. Ziemia w Ameryce Łacińskiej należy do małej garstki ludzi bogatych, którzy zazwyczaj są właścicielami bardzo dużych terenów. Ale oczywiście tych terenów można zawsze mieć więcej. Więc to nie jest tak jak u nas w Polsce, gdzie mamy rolnika, który ma swój hektar, obok jest drugi rolnik, który ma hektar lub dwa. Tam jest zazwyczaj tak, że w rękach jednego magnata, nazwijmy ziemskiego, jest wiele tysięcy hektarów, czy nawet kilometrów kwadratowych ziemi. Na tych terenach zatrudnia się ludzi za bardzo niskie pensje. Zazwyczaj są to ludzie wieśniacy, prawda, którzy żyją po prostu, jest to taki rodzaj feudalizmu. Oni żyją za to, że mogą żyć, natomiast nie zarabiają pieniędzy, mieszkają po prostu gdzieś tam na tych terenach tego swojego magnata. No i taki teren powolutku się rozszerza, prawda? Czyli ci pracownicy, wieśniacy idą do lasu i wypalą na przykład jakiś tam hektar czy dwa hektary lasu. Na te hektary wejdą krowy. Jeżeli ten magnat wymyśli sobie, że chce handlować drewnem, no to wejdą z piłami i wytną to drewno. Jeżeli będzie koniunktura na soję i znowu ktoś uzna, że tutaj warto posadzić soję, no to zrobi się z tym lasem coś innego, żeby posadzić soję. I kawałeczek po kawałeczku, z roku na rok, w sposób niezauważalny, w sposób niekontrolowany przez nikogo ten las znika. Natomiast dlaczego powiedziałem o tym, że dlaczego jest ważne to, kto jest właścicielem tej ziemi? Ponieważ są to ludzie, którzy mają ogromne wpływy zarówno w rządzie, zarówno w biznesie, prawda? No wiadomo, pieniądz jakoś się zawsze obroni. Będą do tego prawnicy, będą do tego instytucje, które sprawią, że zalegitymizują po prostu takie czy nie inne działanie tych ludzi. I myślę, że nie dotyczy to tylko Bolsonaro, prawda, i Brazylii, ale dotyczy to wszystkich krajów po prostu, gdzie biznes będzie chciał, tam wejdzie.
kiedy mówimy o wylesianiu i kiedy mówimy o podatności grup etnicznych na to, co się dzieje współcześnie na świecie, no nie da się pominąć dużo większej podatności właśnie tych społeczności na kryzys klimatyczny. Ja jestem zwolennikiem teorii, że jest to ocieplenie globalne, tak? Że ma wpływ na całą kulę ziemską. Natomiast w danym momencie i w danym jakby punkcie czasowym większy problem jest z tym, co rzeczywiście dzieje się z lasem i tak dalej. Znaczy Indianinowi nie będzie przeszkadzało, umówmy się, podniesienie temperatury o pół stopnia. Natomiast jeżeli wytnie mu się dookoła jego wioski ileś tam setek czy tysięcy hektarów lasu, to będzie miało na niego wpływ bezpośredni. Natomiast rzeczywiście są miejsca, gdzie ten wpływ globalnego ocieplenia, zmian klimatycznych jest bardzo widoczny. I znowu wracam do tych moich ukochanych gór Kolumbii, gdzie żyją Indianie, którzy uważają się za naszych starszych braci. Uważają, że my jesteśmy młodszymi braćmi Matki Ziemi, a oni uważają się za starszych braci. Uważają również, że cała ludzkość narodziła się w tych górach, że w tych górach jest wrzeciono oś Ziemi, dookoła której obraca się cała Ziemia. I w ogóle uważają, że te góry są sercem świata, czyli że tam bije serce po prostu Matki Ziemi. Wiem, że zabrzmiało to troszeczkę teraz bajkowo, natomiast te góry są niesamowite, ponieważ są to góry, które mają wysokość prawie 5800 metrów i w tych górach są położone prawie że na równiku i mamy tam lodowce, które dzisiaj w zastraszającym tempie topnieją. I ci Indianie to widzą, ponieważ widzą to w sposób bezpośredni. To są jedne z ostatnich lodowców położonych w strefie tropikalnej, prawda? Właściwie bezpośrednio na równiku to jest jeszcze tylko Kilimandżaro, prawda? Który już dzisiaj też tych lodowców ma bardzo, bardzo mało. Natomiast te lodowce to jest woda w rzekach, prawda? Więc oni uważają, że te rzeki to są tak jak my ludzie mamy krew, która płynie w żyłach, tak samo te rzeki to jest krew, która płynie w żyłach Matki Ziemi, prawda? Las, który porasta te góry, uważają za włosy. Za każdym razem, gdy muszą wyciąć kawałek lasu, medytują przez kilka dni, żeby się porozumieć z tą Matką Ziemią i zapytać ją, czy ona im tutaj pozwala wyciąć kawałek lasu pod jakieś uprawy. I te zmiany zachodzą, natomiast one zachodzą zbyt wolno, żeby pokazać tym ludziom, że mamy prawdziwy kryzys klimatyczny. Zresztą zachodzą zbyt wolno również dla nas, ponieważ wśród nas jest również masa ludzi, którzy uważają, że globalne ocieplenie nie istnieje, że to właściwie się działo od zawsze, że jest to jakiś naturalny cykl przyrody. I też jest to w części prawda. Chodzi tylko o to, że do tego normalnego cyklu przyrody dołożyliśmy się z naszymi działaniami, prawda? I tylko o tym mówimy. Więc musimy się zastanowić, czy po prostu ciągłe powiększanie dobrobytu, czy ciągłe powiększanie naszych zasobów, niszczenie tych zasobów naturalnych, czy jest po prostu dobrą drogą. Też skutki, jeżeli te lodowce, o których mówisz, że są wodą, krwią w żyłach Matki Ziemi, wyschną, to też nam, mówiąc o mieszkańcach globalnej północy, dużo łatwiej sobie poradzić z tym, bo mamy pieniądze, bo możemy zamówić dostawę wody beczkowozem, możemy kupić tą wodę. I w momencie, kiedy zaczęliśmy w ogóle tą rozmowę od statystyk ubóstwa i dostępu, między innymi też właśnie do infrastruktury czy do pieniędzy, które grupy etniczne mają, no to w momencie, kiedy prawdziwy kryzys taki odczuwalny przyjdzie do nas, to właśnie te grupy etniczne dużo bardziej go poczują. Tak, to w ogóle nie ma tutaj wątpliwości, że tak jest. Ci Indianie, o których wspomniałem, oni są szczęściarzami, żyją w miejscu, które jest w dalszym ciągu dziewicze, gdzie są te lodowce, gdzie ta woda w tych rzekach dalej płynie. Natomiast wiele grup etnicznych nie ma tego szczęścia. Indianie Embera w Panamie, których odwiedzam dość regularnie, zostali przesiedleni. Bardzo wielu z nich zostało przesiedlonych, ponieważ państwo wybudowało wielkie jeziora zaporowe. Jedno z nich służy zasilaniu kanału panamskiego, czyli służy nam cywilizacji, prawda? Jedno z największych osiągnięć takich technologicznych, inżynieryjnych na świecie. Drugie jezioro tworzy energię elektryczną, prawda? Natomiast to, że mieszkali tam Indianie, no to wysiedlono ich, więc na przykład zniknęły już z rejonu ryby. Indianie Embera mówią o sobie, że są ludźmi rzek. Natomiast ryby zniknęły i dzisiaj, jeżeli pojedziemy do Indian Embera, no to dostaniemy rybę tilapię.
kiedyś się zainteresowałem tą tilapią, bo mówię, jak to tilapia? Jak to możliwe, że tutaj jest tilapia? Okazuje się, że została ona wprowadzona po prostu, ponieważ tilapia świetnie się czuje w tropikalnych wodach stojących i została po prostu wprowadzona tam jako gatunek właśnie po to, żeby ludzie przetrwali. Ale no jest to jakby taki erzac, zastępstwo dla naturalnych gatunków, które tam występowały. I ci Indianie coraz bardziej są zepchnięci gdzieś w bok. Z jednej strony przez hodowców bydła, z drugiej strony właśnie przez jakieś takie elementy inżynieryjne. Natomiast my jako cywilizowani rzadko widzimy w tym problem przecież. No patrzymy, no dobrze, przecież pasło się krowy. Krowy to dla nas w ogóle jest czysta natura i w ogóle nie możemy sobie wyobrazić bardziej bliższego naturze elementu. I tak samo myślimy o jeziorze zaporowym jako o super źródle ekologicznej energii i to też jest prawda. Natomiast ci ludzie, którzy tam mieszkali, tam żyli, no zostali zapędzeni już w kozi róg. Przez całą naszą rozmowę przebija się to, że grupy etniczne dużo bardziej są podatne na skutki kryzysów i te skutki kryzysów dosięgają ich dużo mocniej. Rozmawiamy oczywiście w czasach bardzo specyficznych światowej pandemii COVID-u, z którą mamy do czynienia. No i oczywiście to też jest jakaś forma kryzysu. I w niektórych wstępnych analizach, które już mamy, no bo pandemia trwa już dobry rok, obliczono, że kryzys COVID-u ma duży wpływ na nierówności, ponieważ ma bardziej uciążliwy wpływ na populację o niskich dochodach. Użytecznym precedensem tutaj jest wpływ wirusa grypy H1N1, z którym się parę lat temu też borykaliśmy jako świat, który był znacznie większy w społecznościach autochtonicznych w Nowej Zelandii, Australii czy w Kanadzie niż w innych populacjach. I chociaż dane dotyczące COVID-u i Ameryki Łacińskiej są niejasne, to śmiertelność z powodu grypy czy właśnie H1N1 była od 4 do 7 razy większa niż w innych grupach społecznych. No dzieje się tak, ponieważ mamy czynniki takie jak słaby dostęp do urządzeń sanitarnych czy przeludnienie, które zwiększają zachorowalność, a zły stan zdrowia naraża te populacje na wysokie ryzyko śmiertelności podczas epidemii. Tutaj odpowiem ciekawostką, ponieważ no, dzisiejszy świat umożliwia kontakt dzisiaj z tymi grupami rdzennymi, nawet kiedy tam nie jesteśmy. Ja z tymi moimi przyjaciółmi w niektórych wioskach mam kontakt przez WhatsApp na przykład i oni czasami wyślą wiadomość, czasami się ich zapytam, jak się mają, wyślą jakieś zdjęcie. I ciekawostka jest taka, że te grupy, które właśnie żyją na granicy cywilizacji, prawda? Czyli gdzie brak kontaktu z cywilizacją jest w tej chwili zaletą, ponieważ oni pozostali zdrowi. Oni żyją sobie tam, odpisują mi, słuchaj, wszystko jest super, nie ma problemu, żyjemy sobie, jest wszystko okej, nie brakuje nam niczego. Natomiast największy problem jest dla tych grup, które już przeszły tą, nazwijmy to, przemianę cywilizacyjną, już mieszkają często w miastach, najczęściej na obrzeżach miast, tych suburbiach, które są najbiedniejsze, gdzie nie ma, tak jak powiedziałaś, dostępu do bieżącej wody, gdzie ludzie żyją jeden na drugim, gdzie jest często, te warunki są po prostu fatalne i restrykcje w pandemii, mówię teraz no, o przykładzie na przykład Panamy czy Kolumbii, są bardzo mocne w tych krajach. My w Polsce nasze restrykcje są dość łagodne. W Kolumbii od marca jest praktycznie wręcz nieprzerwana godzina policyjna i było kilka bardzo długich, kilkumiesięcznych okresów lockdownu. Ludzie nie mogą wyjść, zrobić nawet zakupów. Można wyjść raz na 10 dni na przykład, żeby zrobić zakupy. Decyduje o tym ostatnia cyfra twojego dowodu osobistego. I w tych biednych dzielnicach po prostu jest to jeszcze gorsze, ponieważ ludzie żyją jeden na drugim, ludzie żyją w bardzo słabych warunkach. I ten wirus roznosi się tam w sposób wręcz niekontrolowany. Oczywiście dla tych najbiedniejszych nie ma służby zdrowia. Ameryka Łacińska z jakimiś tam drobnymi wyjątkami ma system amerykański, prawda, ze Stanów Zjednoczonych, czyli jest to system, gdzie za służbę zdrowia się płaci. Trzeba mieć ubezpieczenie, za to ubezpieczenie trzeba sobie zapłacić. To nie jest tak jak u nas, że po prostu na każdy zostanie przyjęty. Jeżeli nie masz pieniędzy, nie zostaniesz przyjęty. Po prostu do szpitala nie będziesz miał tej opieki medycznej. Ta opieka medyczna jest na wysokim poziomie dla tych, którzy mają pieniądze, ale dla tych, którzy nie mają pieniędzy, często jej nie ma, więc brakuje jedzenia, ponieważ ludzie pracują również w bardzo prostych zawodach. Są sprzątaczkami, są
ludźmi, którzy pomagają bogatszym klasom społecznym w domach, prawda? Te wszystkie zawody ze względu na pandemię zostały również odcięte, prawda? No bo nagle ludzie się wystraszyli, prawda? Więc nie będą prosili jakiejś tam pomocy domowej do siebie, ryzykując, że przyniesiony zostanie wirus do domu. I ludzie z dnia na dzień, ogromna masa ludzi została po prostu bez pracy. A trzeba wiedzieć, że w tych krajach pieniądze, które się zarabia, są pieniędzmi, które zarabia się z dnia na dzień. Czyli dzisiaj idę do pracy, zarabiam 20-30 zł w przeliczeniu na złotówki i te 20-30 zł, które dostanę, idę, wydaję je w markecie na ryż, na kawałek jakiegoś tam jedzenia, fasoli, prawda? Przynoszę to do domu, zjadam i następnego dnia idę do pracy. Ludzie nie mają oszczędności, nie mają żadnej możliwości po prostu przetrwania takiej sytuacji. Dodając jeszcze to, że praca zdalna, którą po pierwsze polubiliśmy, a po drugie stała się dla nas czymś takim oczywistym, to tak naprawdę jest to przywilej zawodów, które są w większości wysoko kwalifikowane, tak generalizując. W związku z tym te zawody, o których mówisz i o którym cały czas to się przewija, że mamy te grupy etniczne, które działają na krawędzi tego rozwoju, już są wessane, ale jednocześnie nie są w stanie do niego dotrzeć głębiej, są w tej chwili znowu wyrzucane przez ten system, przez to, że właśnie nie da się wykonywać pracy, pomocy domowej zdalnie, prawda? W związku z tym dla nich odcięcie od zarobków, od tych prac, które wykonują, jest jeszcze dużo bardziej dotkliwe. Tak, jeszcze jednym takim przykładem, który jest bardzo dobry. Znowu mówię tutaj głównie o Kolumbii, która jest naszym drugim domem i którą dobrze znamy. To są sprzedawcy uliczni. Ktokolwiek był w Ameryce Łacińskiej, tropikalnej, ale innych też częściach świata w tropiku wie, że po prostu życie dzieje się na ulicy, prawda? Na ulicy jest mnóstwo ludzi, mnóstwo osób, które sprzedają cokolwiek. Czy to będzie coś do jedzenia, czy to będą drobne naprawy, czy to będą, nie wiem, bateryjki, cokolwiek. Po prostu całym biznesem jest zazwyczaj jakiś wózek, czy jakaś tam szufladka taka niesiona na paskach, na ramionach, gdzie coś sprzedajemy, coś robimy, wykonujemy drobne usługi. Więc lockdown spowodował, że pierwsi, którzy stracili pracę, byli właśnie ci ludzie, ponieważ z ulicy wszyscy musieli zniknąć. Godziny policyjne, lockdowny, na ulicy nie ma nikogo. Nikt nie ma przecież, człowiek, który pracuje na ulicy, nie ma żadnych sposobów, żeby sanitarnie zabezpieczyć się przed roznoszeniem tego wirusa. I znowu przetrwały biznesy większe, supermarkety, przetrwały biznesy profesjonalne, nazwijmy to. Te oczywiście są w rękach korporacji, ludzi bogatych, ludzi, którzy mogli sobie pozwolić na to, żeby dostosować te biznesy do jakichś tam, nazwijmy, wymogów medycznych czy tych pandemicznych. Natomiast właśnie ci prości ludzie, oni wylecieli z tego biznesu od razu i jest to ogromna, ogromna ilość ludzi właśnie w tych najbiedniejszych grupach społecznych. Dominik, bardzo Ci dziękuję za pokazanie sieci powiązań pomiędzy tymi wszystkimi elementami, które łączy tak naprawdę właśnie to, że te grupy społeczne są po prostu bardzo wrażliwe na zmiany. Czy to są zmiany klimatu, czy to są zmiany ekonomiczne, czy to są wielkie światowe pandemie, to najbardziej jako pierwsi te skutki odczuwają rdzenni mieszkańcy. Dziękuję bardzo. Dzięki. To była kolejna drzazga. Jeszcze ich wiele przed nami. Żeby ich nie przegapić, zasubskrybuj ten podcast w swojej aplikacji. A jeśli Ci się spodobał, oceń go proszę w Apple Podcast. To naprawdę wiele daje. Wszystkie linki oraz notatki do tego odcinka znajdziesz na stronie www.drzazgiświata.pl.